Cześć, manko, z tej strony Fighter, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj gramy sobie prefajerową mapkę w CSGO na mapie Kasz. Jak możecie się spodziewać, tutaj w kotwiczce tu jakieś Y, tu jest też Y, czy tam Y, jak kto woli. No i wybieramy sobie kalaszka, czy to bez niej różnicy, i zaczniemy sobie od lewej strony, czyli od B. I w tej mapie pokażę wam nie wszystkie loty, ale nie wszystkie pozycje, jakie się stosuje na danych mapach, tak jak na przykład tutaj, tak? Tam już widziałem paru typków, ciebie nie widziałem. Tam cię widziałem, tu cię widziałem, dobra. Na tych mapkach możecie się uczyć różnych fleszy, różnych smoków, granatów. No i ogólnie możecie się uczyć wszystkiego. Ustawienia standardowego, niestandardowego, gdzie się mogą przeciwnicy. Mogą, nie muszą, bo to są, prawda, boty. Gdzie się przeciwnicy mogą ustawić. Zazwyczaj tam na headshotie ktoś jest, no ale widocznie nie tutaj. Tam też już nikogo nie widzę. O, jeden też jest tam na trzecie. Dobra, jeszcze nie wiem ilu mi graczy zostało. O, tam jest jeszcze jakiś. No, i to jest wszystko. Ustawiacie sobie dowolną ilość botów. Ona ci to ustawia, resetuje się. Ustawiasz sobie na przykład, jak będziemy teraz Amida tak popatrzeć. No i wybierasz sobie, uwaga, resetuje się trochę długo ta mapka. Wybierasz sobie jakąś broń, tak. No i grasz. Tu już możesz robić co chcesz. Ogólnie to te flesze są takie. Nikt nie wie skąd. No po prostu są. Dobra, i teraz tak. Tutaj są zazwyczaj ludziki. Są boty. Czy ludzie. Właśnie. Właśnie. To też pewnie ktoś jest. Pewnie go trafiłem i. No właśnie. Dobra, tam pewnie. No i mit już zaliczony. Także wracamy. To są takie, wiecie. Zależy jaka mapa. Na przykład tutaj ta mapa ma 3 wejścia. Jeszcze inny, tak jak na przykład Overpass ma 4 wejścia. Tak, można. Standardowo mają praktycznie 3 wejścia. Wy sobie wybieracie, na jakie chcecie iść, jakie chcecie przetestować, ile chcecie botów. Oczywiście musicie poczekać, aż się wszystko zrestartuje. Tu możecie sobie wybrać tak, jakiś tam static, czyli chyba, że się ruszają, czy nie. Tutaj możecie sobie wybrać siłę botów, tak, czyli słabe, normalne, mocne. Ja gram standardowych, nie wiem jakie to nawet. Tutaj możecie zespełnić sobie wszystkie boty naraz. Wybieracie sobie broń, pistola i tutaj jest takie, o, takie przejście, widzicie? O, właśnie przeszedłem się i zniknęło. Rzucacie sobie. No i próbujecie pozabijać wszystkie boty. I możecie się nauczyć też ładnie paru. Tam jeszcze było wejście od drzwi, to sobie też wejdziemy od drzwi. O kurde, myszka. Myszka. Tam coś było, nie.
Ogólnie tak jak mówiłem, tych fleszy nikt was nie nauczy, bo one praktycznie nie istnieją. Ja sobie rzucam wszystko tak jak ja myślę, że... Że się ktoś pali. Że będzie dobrze. Tutaj ktoś jest i gdzieś jeszcze ktoś i no i wyjdziemy sobie jeszcze od właśnie z kujki. Weźmiemy sobie to jakiego, nie trzeba sobie pistoli brać, ale okej, ta strona, znaczy ten z kujki jest trochę trudniejszy, tak, bo no po prostu niektórych rzeczy nie widać. Okej, został nam. Jeszcze kilka botów. I one powinny być, jeden powinien być tam. Albo nie. No jednak tak będzie jeden. No i właśnie. I tymi botami tak zakończymy sobie to i możecie powrócić. Zrobić co chcecie i właśnie tutaj macie swoich kompanów, żeby była wasza piątka. Ogólnie nie wiem, czy tę mapę możecie sobie czy tą mapę możecie grać ze znajomymi, ale pokażę wam, gdzie możecie ją znaleźć. Otóż wychodzimy sobie, tak, można wyjść sobie komendą oraz można wyjść sobie po prostu z wyjścia. Wchodzimy w workshop, view workshop. Aha, wy nie będziecie tego widzieć, tak? Dobrze, już to zmieniam. Dobra. Okej, już chwileczkę. Dobra, i teraz tak. Przez chwilę będziecie mieli taki ekran. Dobrze, już wam pokazuję. No, wchodzicie sobie w workshop, tak? I wpisujecie prefire map. Search. Okej, nie ma. Czekajcie, jak to się... Prefire practice. No tak, nie prefire map, tylko prefire practice maps. I o, proszę bardzo, tutaj macie wszystkie mapy z prefire'a. No, wszystkie, a jak nie, to po prostu bez maps. Wpisujemy i nie wiem, o, i tutaj macie strony, tak, per page. No i to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. A, i pamiętajcie, jeżeli jesteś nowy, możesz zostawić suba na kanale z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Możesz dołożyć sobie dzwoneczek, jeżeli masz tylko suba. Możesz także zostawić lajka, żeby mój kanał się jakoś rozwijał. Możesz wbijać na live'y, które są w piątki i soboty oraz po prostu możesz napisać w komentarzu, co ci się podobało, co ci się nie podobało. Trzymajcie się i narka.